ostatnich dniach coraz więcej mówiło się o odejściu z klubu Pedro Tiby, który rzekomo ma dołączyć do Legii Warszawa. W środę częściowo te doniesienia się potwierdziły. Klub poinformował, że w sobotę podczas ostatniego meczu sezonu Portugalczyk oraz Miki van der Hart pożegnają się z klubem. Zaskoczony tą informacją nie byłem. Właściwie przyszłość Mikiego van der Harta była pewna w momencie, tak paradoksalnie, przedłużenia kontraktu przez Filipa Bednarka. Jeśli chodzi o Pedro Tibę, tutaj była szansa na to, żeby Portugalczyk został jeszcze w Poznaniu, natomiast Lech uznał, że po prostu nie jest to konieczne, że ta bogata kadra, ta szeroka kadra wymaga też wzmocnień. Tiba w Lechu spędził 4 sezony. W tym czasie strzelił 11 bramek i zaliczył 14 asyst w 118 meczach ligowych. Van der Hart w Kolejorzu grał przez 3 sezony, w których rozegrał łącznie 64 mecze ligowe. Pojawiają się też nazwiska piłkarzy, którzy mieliby latem dołączyć do Lecha. Najczęściej wymieniane to Afonso Sousa i Radosław Majecki. Te sprawy transferowe jeszcze będą się rozstrzygać. Pamiętajmy o tym, że Lech dopiero 5, być może 6 lipca zacznie grę w przyszłym sezonie, więc spodziewam się, że na te transfery jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Oczywiście giełda nazwisk ruszyła, jest to coś nieuniknionego, natomiast czy to konkretnie będzie Sousa, czy to konkretnie będzie Majecki, no tutaj gdybym zaryzykował sobie odcięć ręki, to mógłbym spędzić lato tylko z jedną dłonią. Afonso Sousa jest ofensywnym pomocnikiem portugalskiego Belenenses. W minionym sezonie strzelił tylko jedną bramkę i dołożył do tego asystę. 22-letni Portugalczyk miałby kosztować 4 miliony euro. Natomiast Radosław Majecki, niezadowolony z rzadkich występów w AS Monaco, według doniesień chce wypożyczenia, a klub daje na to zielone światło. Były zawodnik Legii przez 2 lata w lidze francuskiej zagrał tylko raz.